Witajcie w samym środku czarnego serca. Jeżeli często przeszukujesz internet, to wiesz, że łatwo się w nim zgubić. Być może natknąłeś lub natknęłaś się już na jeden z filmów typu "Co ja w ogóle oglądam?". What the fuck is this piece of shit? Jednym z takich dziwniejszych twórców internetowych zdecydowanie jest postać Benjamina Bennetta, który siedzi, uśmiecha się i obserwuje. Wytrwale. Sitting and Smiling to bardzo nietypowy pomysł na content. Tajemniczy i milczący Benjamin wprawiał w osłupienie i zakłopotanie niewierzących w to, co on wyprawia widzów. Sam pomysł jest prosty, w teorii, bo do jego wykonania potrzeba ogromu siły woli. Jak nazwa wskazuje, należy siedzieć i uśmiechać się do kamery. To tylko tyle albo i aż tyle. Problem w tym, że Benjamin robi to przez 4 godziny ciągiem i to już od 9 lat. Chcę, żeby to wybrzmiało. Na jego kanale znajdziecie ponad 320 filmów trwających ponad 4 godziny każdy, gdzie Bennett nie robi nic innego, jak tylko siedzi i uśmiecha się do kamery. Jubileuszowy film 301 był momentem na świętowanie, tak więc Benjamin poświęcił nie 4, a 8 godzin, by uśmiechać się patrząc prosto tobie w oczy. I nie jest to jedyny taki wyjątkowy film. Najbardziej rozsławionym przykładem niecodziennych zachowań na nagraniu Bennetta jest to, co udaje się zauważyć na samym początku jego internetowej kariery w nagraniu numer 5. Po 2,5 godziny nagrywania performance'u drzwi do pokoju Benjamina otwierają się, a nieznany mężczyzna pyta: "Halo?". Następnie, widząc siedzącego w bezruchu Bennetta, szybko ucieka. Jak Benjamin wyjaśnił w opisie tego filmu, był to włamywacz, którego dało się usłyszeć już wcześniej podczas wyłamywania drzwi wejściowych do domu. Nie zdający sobie sprawy z obecności kogokolwiek, włamywacz przestraszył się tego, że został nakryty i szybko uciekł. Nagranie numer 52 wyróżnia się tym, że w połowie streama nie mogący wytrzymać, Benjamin popuszcza mocz w spodnie, ale nie jest to powodem przełamania konwencji. Wytrwale kolejne 2 godziny do końca nagrania siedzi w kałuży własnej uryny. 238 i 257 to przykłady streamów, gdzie uczucia biorą nad Bennettem górę. Na obu tych nagraniach pogrążony w swoich myślach Benjamin kilkukrotnie zaczyna płakać. Po chwili jednak uspokaja się i wraca do uśmiechania do kamery. Performance Bena Bennetta to wierzchołek góry lodowej YouTube'owych dziwadeł. Na temat tego, kim jest Benjamin i co to w ogóle za dziwaczny pomysł na serię wideo, powstało wiele teorii. Ludzie obstawiali, że jest to zakonnik jakiejś sekty, robot, niewolnik zmuszany do nagrywania, czy nawet i zapętlone wideo. Prawda jest taka, że jest to po prostu nowoczesna sztuka. Bennett jest współczesnym, awangardowym artystą, którego performance wybiega mocno poza standardy klasycznego artyzmu. Jego występy opierają się na graniu na perkusji wraz z innymi muzykami, by wspólnie stworzyć takie arcydzieło. A nawet i w pojedynkę Benjamin próbuje swoich sił w muzyce eksperymentalnej. Sztuka według Benjamina nie kończy się tylko na muzyce. Jednym z pozostałych aktów artyzmu, których twórcą jest Benjamin, jest występ przed mikrofonem, gdzie przez 30 minut jedyne co robi, to
dmucha w mikrofon, co jakiś czas komentując z lekka to, co czuje lub widzi. I'm not just gonna breathe into the microphone the whole time. I pretty much feel okay about this. W udzielonym wywiadzie dla Vice, zapytany o inspirację do swojego projektu, Ben odpowiedział: wydawało mi się, że jest to rzecz, której po prostu brakuje w internecie. Sądziłem, że ktoś to musi zrobić, a nikt nie miał takiego zamiaru, więc zrobiłem to ja. 24 lutego 2019, po przekroczeniu 300 filmów z serii Sitting and Smiling, Bennett rozpoczął nową serię wideo zatytułowaną Walking and Talking, w której chodzi i mówi do kamery nieprzerwanie przez 4 godziny lub do wyczerpania baterii kamery. Jego monologi są mocno refleksyjne, opisujące subiektywne doświadczenia w czasie rzeczywistym. Porusza tam takie tematy jak filozofia, świadomość, autorefleksyjność czy metafizyka. Wszystkie projekty Bennetta są mocno odstające od tego, co można nazwać prawdziwą sztuką, jednakże łapią się one w pewien nurt abstrakcyjny, taki awangardowy nurt, któremu kierunek nadaje zdecydowanie najpopularniejszy Sitting and Smiling. Na podstawie tego projektu powstała nawet książka, która sama w sobie jest podsumowaniem YouTube'owej kariery Bennetta. Prawie 400-stronicowa książka na każdej stronie zawiera jedynie jedno zdjęcie Bennetta, siedzącego i patrzącego się na czytelnika. Nic więcej. No dobrze, ale skąd ten uśmiech na twarzy Bennetta? Nie jest to afirmacja, jak się wielu osobom wydawało. Powód jest o wiele prostszy. Jak sam mówi, myślę, że gdybym się nie uśmiechał, to wyglądałoby to jak medytacja, a ja wyglądałbym jak ktoś z kompleksem męczennika. Nie sądzę, by ktokolwiek to oglądał lub był tym zainteresowany. Myślę, że uśmiech jest dużo lepszym odzwierciedleniem tego, jak chciałbym zwracać się do świata, niż gdybym po prostu siedział i się nie uśmiechał. Uważam, że równoważy to powagę czasu trwania. Co myślicie o takim performensie? Jak odbieracie sztukę współczesną i czy według Was takie coś w ogóle można nazwać sztuką? Wypowiedz się w komentarzu pod tym filmem, a jeżeli spodobało Ci się to, o czym opowiadam, to nie zapomnij walnąć subiksa i łapki w górę. Dzięki i do zobaczenia. Czarne serce.